Paczkę ogólnie z Eveline, ale nie tylko dla mnie, będzie coś dla was też. W ogóle nie wiem, dzisiaj jest taki zakręcony dzień, ja nie wiem, dzisiaj czas mi tak szybko mija. W ogóle Eveline mnie bardzo dobrze sprawdziło, ponieważ wysyłało mi kosmetyki, które są pielęgnacyjne, a jak wiecie, ja bardzo lubię pielęgnację i przestałam się jakoś szczególnie malować. Przestałam używać cieni i tak dalej. Jak widać, mój makijaż składa się z podkładu, dosłownie korektora i brwi. Może nic nie maluję na razie, bo mam zrobione, ale nieważne. I właśnie dzisiaj rano użyłam sobie żelu do mycia twarzy i powiem wam szczerze, że to jest takie właśnie chyba 3 w 1, właśnie maska, scrub i żel do mycia twarzy. Ja ostatnio też używałam właśnie żeli bardziej nawilżających, ale ten bardzo ładnie pachnie i będę go też używać. I później jeszcze użyłam takiej w sumie to nowości. To jest właściwie taki krem ratunek dla skóry, szczególnie przesuszonej właśnie gdzieś tam do włosów było i do ciała. I powiem szczerze, że ja nie wiedziałam w ogóle, że to ma tak tłustą konsystencję i to ma właśnie... Super to jest! To ma konsystencję takiego wosku. Później, kiedy to rozpuścicie w dłoniach, robi się z tego olejek i wmasowujecie w twarz. Ja po tym, jak właśnie umyłam, nałożyłam sobie to, ale nie wiedziałam, że to jest tak bardzo tłuste i no, nie potrzymałam tak jak maseczkę 10-15 minut na twarzy i zmyłam. Ale jest super, ponieważ mam bardzo przesuszoną skórę, także to będę nakładać no wieczorem. Pod makijaż jest to zbyt tłusta konsystencja, ale na wieczór. Wiecie, ja stosuję leki na trądzik i strasznie mi okropnie po nich wysypało. No jest jeszcze gorzej niż w ogóle kiedykolwiek miałam. I ja bez podkładu i korektora nie wyobrażam sobie teraz gdziekolwiek wyjść, bo no nie czuję się dobrze. I dzisiaj sobie właśnie użyłam podkładu, który jest zarówno nawilżający, jak i kryjący i do tego korektora. Myślę, że jest okej, że bardzo ładnie to wygląda i szczególnie właśnie spodobał mi się korektor, bo ja mam fazę ogólnie na korektory. Brałam kilka rzeczy, bodajże to było 5 dla każdego zestawu o wartości 85 zł. Tak starałam się, żeby wszystko było dobrane porówno i żeby każdy zestaw zabrał jakieś fajne rzeczy. Patrzę tu, nie tu. Ale są 2. Ja to rozdanie, bo to jest takie bardziej właśnie rozdanie, zrobię na Instagramie i napiszę zasady rozdania i pokażę, co będzie potrzebne. Teraz się spieszę na uczelnię. Tak się rozgadałam, że zostało mi 10... Aha, fajnie. Nie, w ogóle super. Nie będę tu już, ale zostało mi 10 minut do wyjścia na autobus, bo niestety jeszcze nie jeżdżę. Myślałam, że w sumie zdążę więcej zrobić. Mam straszny syf. Dobra, później sobie to wszystko ogarnę. Teraz rzeczywiście muszę się ogarnąć na tą uczelnię. See you later. Jest godzina 19. W ogóle mówiłam wam, że mam straszny syf i dzisiaj tata mi malował pokój. Dobra. Ostatnio robiłam porządek w toalecie i część rzeczy oddałam już Natalce. W sumie ona miała większość tych rzeczy. Tutaj niektóre oddam drugiej i trzeciej koleżance. Co w ogóle chciałam przetestować, to są 2 rzeczy. Mianowicie jest to błyszczyk powiększający usta z kwasem hialuronowym. Ja sobie przetestuję to z jadem pszczelim, ale to z chili trafi do was. Także to też w rozdaniu na Instagramie. Jest napisane, że to działa po 5 minutach. W ogóle ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja mam przesuszone strasznie usta i teraz nawilżam. To sobie teraz w ogóle na usta używam, to jest właśnie, chyba rano wam to pokazywałam, nie pamiętam dokładnie, właśnie to SOS Expert. Zanim sobie pomaluję usta tym błyszczykiem z jadem pszczelim, ja sobie to nawilżę, bo coś czuję, że to będzie piekło. Ale powiem szczerze, że bardzo ładnie to wygląda.
Jest takie różowe i urocze. Albo nie pachnie. No dobra, taki aplikator. Na razie 25, czekamy do 20:10. Okej, więc minęło już 5 minut i ja nie wiem, troszeczkę widać właśnie taki delikatny, bardzo subtelny efekt właśnie może bardziej spierzchnięcia tych warg. Nie wiem, to zabarwienie mi się bardzo podoba, jest takie delikatne, błyszczykowe, ja lubię takie właśnie. Ale sam pomysł mi się podoba, będę sobie się tym malować. Nie ma aż takiego wielkiego efektu, bo wcześniej nałożyłam balsam na te usta, a bałam się, że będzie mnie piekło, a mam strasznie przesuszone i to nie byłoby zbyt przyjemne uczucie. Naprawdę muszę iść teraz do nauki, a mi się tak. Zastanawiałam się też, czy nie nagrywać vlogmasów, czy w ogóle nagrywać vlogmasy i to jest głupi pomysł, wydaje mi się, ponieważ będzie dużo kolokwiów, wszystkie przedmioty mi się będą kończyć, te, które były właśnie przez okres od października do listopada czy też grudnia i będą z nich kolokwia, zaliczenia i ja praktycznie ciągle siedzę w książkach. Właściwie te kolokwia już się zaczynały od poprzedniego tygodnia i tak sobie lecą i będą po dwa w tygodniu, więc będzie dużo nauki. A ja chcę się skupić, żeby to zaliczyć i żeby mieć już to z głowy. Ogólnie jeśli chodzi o moją naukę do kolokwiów, to ja sobie opracowałam patent. W ogóle nie tylko do kolok, no dobra, niech będzie. Ja sobie opracowałam taki patent, szczególnie wtedy, kiedy mam dużo wykładów i pani nam po prostu daje takie... slajdy na kartce. Ja nie robię z tego notatek, bo ja uważam, że to jest totalna strata czasu i jeśli ja mam takich slajdów 14 i na naukę mam tydzień, no bo nie oszukujmy się, ja nie biorę się za naukę miesiąc wcześniej, więc jeśli mam na naukę tydzień na 14 slajdów, czy nawet mniej, no to jak widać, ja sobie ucząc się oczywiście podkreślam wszystko i piszę sobie na laptopie pytania, a później kiedy się uczę, zadaję sobie te pytania dotyczące właśnie jednego wykładu i to, na co nie umiem odpowiedzieć, no to wiadomo, poświęcam na to więcej czasu, zaznaczam sobie co umiem, a czego nie umiem i tak mi jest łatwiej. Oczywiście mogę się założyć, że na kolokwium będzie 30 pytań i tego wszystkiego po prostu, no 30 pytań i 14 wykładów, no to na pewno tak bardzo szczegółowe pytania nie będą, ale lepiej być bardziej przygotowanym, niż być mniej przygotowanym i wymyślać jakieś niestworzone rzeczy. Chociaż czasem tak jest, że trzeba sobie powymyślać. No ale generalnie właśnie opracowałam sobie taką strategię praktycznie do każdego wykładu. Pani nam nie drukowała slajdów, tylko kazała przepisywać, no to wiadomo, że tych pytań sobie nie będę robić. Tylko po prostu no mam, tak jak zresztą tutaj widać, już notatki, ale takich slajdów jest dosłownie 3, także no reszta, no to jak sobie przygotowuję, to na zasadzie właśnie takich pytań. W ogóle niektóre rzeczy są takie bez sensu, że czuję się jak rolnik. O Jezus! Czuję się jak rolnik, bo przykładowo, gdzie to było, to takie perełki, ja na to mówię, moment. Przechowywanie warzyw korzeniowych i kapustnych oraz cebuli. To są w ogóle jakieś temperatury, wilgotność dla cebuli, kiedy zebrać na roli. To jest... No nie. No i oczywiście wszystko notuję sobie w kalendarzu. Kalendarz to jest podstawa w ogóle dobrej organizacji, według mnie. U mnie nie ma vloga bez nauki, bo nauka jest w ogóle nieodłącznym elementem mojego życia, zwłaszcza teraz. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest aplikacja Forest, której zaczęłam ostatnio używać. W ogóle o aplikacjach do nauki też zrobię filmik, ale według mnie... No widzicie, tutaj akurat dzisiaj nic nie ma. Ale według mnie... Sorry, mam głos włączony. Ale według mnie ta aplikacja bardzo pozwala skupić się na nauce i jak na razie testuję ją przez równy tydzień. Ale wydaje mi się, że jest ok. Mam też inne aplikacje, które będę chciała Wam polecić, także na pewno zrobię o nich film. Dajcie mi po prostu czas, aż ogarnę studia. Najpierw obowiązki, później przyjemności, a YouTube wciąż zostaje moją przyjemnością, także
No mówię, jak się ogarnę ze studiami, to na pewno ogarnę też filmy inne niż vlogi. Poza tym też już ogarnęłam pierwsze notatki z biochemii. Też na moim zarówno Instagramie, jak i Studygramie dam znać o sprzedaży. Podejrzewam, że to będzie w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie. Tam bodajże jest 30 stron z tej biochemii, także wszystko powiem.